Witam Państwa serdecznie, Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych w dzisiejszym nagraniu, spółki energetyczne. Zaczynamy od indeksu WIG Energia, który był komentowany w jednym z ostatnich nagrań. Przypominam, że mamy wyjście powyżej długoterminowej wstęgi i jest to sygnał nieobserwowalny od 2015 roku. WIG Energia przed swoją dużą szansą zmiany kierunku trendu ze spadkowego na wzrostowy. No i w tym momencie mamy dwa aspekty. Pierwszy aspekt jest taki, że oscylatory na wykresie tygodniowym i miesięcznym są dość mocno wykupione. Także oscylator na wykresie dziennym jest na poziomie 100. Statystycznie rynek jest na wykupieniu, zatem czego możemy oczekiwać, jakie targety i gdzie ustawić stop loss. Element pierwszy to target. Oczekiwany ruch to 3513. Teraz gdzie ustawiamy stop loss? Widzimy, że ta świeca jest świecą kluczową, to jest świeca impulsowa. Widzimy to po między innymi dużym wolumenie. Stop loss na połowie tej świecy 2473 i najdalej na poziomie 2384. PGE także pokonuje swoją wstęgę długoterminową po raz pierwszy od 2015 roku. Także mamy wykupienie statystyczne. Minimalny zasięg do wzrostów 11,90. Stop loss na ten moment to 7,87 lub 7,41. Oczywiście wstęga będzie się podnosić. Jeżeli wstęga będzie wyżej, aniżeli połowa tej świecy, to ten stop loss także będzie podniesiony wyżej. Silniejszy od PGE jest Tauron, który już dawno pokonał swoją długoterminową wstęgę, także jest na wykupieniu. Duży wolumen potwierdzający wybicie. Stop loss bliższy 2,99, stop loss dalszy 2,92, target bliższy 4, target dalszy 5,22. Najsłabsza jak na razie z tego towarzystwa jest Enea. Ona jest dopiero na swojej wstędze Q. Jest pod nią. Opór na 8,05 i ten poziom bardzo mocno obserwujemy. Stop loss dla pozycji 7 zł. Targety są 2. Bliższy 9,88, dalszy 13,35. Podsumowując, WIG Energia stoi przed swoją wielką szansą i jeżeli ta szansa zostanie zmarnowana, to po prostu wracamy z powrotem do długoterminowego, męczącego trendu bocznego. Odpowiedź na ostatnio zadane pytanie to D. I kolejne pytanie z cyklu Sprawdź swoją wiedzę. I na zakończenie motto dnia, bogaci grabili biednych od początku czasów. Piramida i drapacze chmur to jedno i to samo, tyle, że w Egipcie nie było Wall Street. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.